To jest Jeep Gladiator. Samochód, który powstał prawdopodobnie po to, aby udowodnić, że warto robić rzeczy, które kompletnie nie mają sensu. Przykładowo, jest to pick-up, a praktycznie nie ma ładowności. Można w tym samochodzie zdjąć drzwi i dach, tylko nikt nie wie po co, szczególnie, że zdejmują się razem z lusterkami. Można ten samochód zamknąć, a i tak każdy będzie mógł otworzyć maskę. I tak dalej, zostawiam sobie trochę na później. On powstał prawdopodobnie po to, aby pokazać, że roczny najem ma jednak sens. To jest kompletnie bezsensowny samochód i bardzo chciałbym go mieć w swoim garażu. Gdybym miał garaż. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj jest za kierownicy jednego z najbardziej nietypowych samochodów, jakie w ogóle gościły u mnie na kanale. Chociaż w sumie myślę, że nie będzie przesadą, jeśli powiem, że w ogóle najbardziej nietypowych samochodów, jakie spotkamy na naszych drogach. Jednocześnie jest za kierownicy samochodu, w którym naprawdę ciężko znaleźć sens jego istnienia. Ale na szczęście motoryzacja, przynajmniej póki co, nie opiera się tylko i wyłącznie na tym, żeby wszystko było sensowne. Dzięki temu właśnie póki co, na szczęście, możemy jeździć takimi samochodami. No dobra, ale zacznijmy od podstaw, zachowajmy jakąś chronologię, żebyśmy wiedzieli, z czym my mamy w ogóle do czynienia. Czyli sprawdźmy, co ja mam tutaj pod maską, tym bardziej, że jest to jedyna jednostka, jaką w Gladiatorze w ogóle możemy mieć. Także podnosimy maskę i znajdujemy tu silnik diesla. Ma on 3 litry i co kapitalne, jest to V6. Jednostka ta dysponuje mocą na poziomie 264 koni mechanicznych i co zabrzmi jeszcze lepiej, jej maksymalny moment obrotowy to 600 Nm. Silnik ten, nie wiadomo po co, ale rozpędzi Gladiatora do 177 km na godzinę. Życzę chętnym powodzenia. A pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie zaledwie 8,6 sekundy. Dodam jeszcze tylko, że takie mamy czasy i to wszystko sprzęgnięte jest z automatyczną 8-biegową skrzynią biegów, także formalności mamy za sobą, troszkę się poznaliśmy, lecimy dalej. No i jak zawsze w tym momencie zajrzymy za chwilę na kanapę, ale jeszcze słowo, co to w ogóle jest Gladiator? Znaczy ten samochód, Gladiator. W bardzo dużym skrócie i uproszczeniu, chociaż może nie, to po prostu jest Wrangler jako pick-up, ale też nie do końca pick-up. Bo pick-up z założenia powinien być takim wołem roboczym. Samochodem do pracy, do wożenia rzeczy, jakiegoś towaru, ogólnie do wożenia ciężkich przedmiotów i dużych przedmiotów. Takich, które nie mieszczą się, nie wiem, w kombi. A to, przynajmniej w mojej opinii, jest zdecydowanie samochód bardziej terenowy niż bardziej do pracy. A jeszcze bardziej niż terenowy, to bardziej samochód do miasta na co dzień, taki samochód lifestyle'owy. Za chwilę do tego przejdę. Ale wracając do głównej myśli, to jest dłuższy Wrangler pick-up z silnikiem diesla. Bo standardowo Wrangler dzisiaj to tylko benzyna. Także tu mamy troszkę inaczej. No i dobra, kanapa. Przypomnę, że mam 182 cm wzrostu i mieszczę się tutaj kompletnie bez żadnego problemu. Nie ma szans, abym dotknął kolanami fotela kierowcy. Tak samo nad głową miejsca jest ogromnie dużo. No i też jak od pewnego czasu posadziliśmy z tyłu Grześka. On ma już 192 cm wzrostu. I również zmieścił się tutaj bez większego problemu. I mówię o miejscu na nogi, jak i nad głową. Także po tym też widać, że jest to nie tylko kawał samochodu jako całości, ale też kawał kabiny. Na szczęście. No i została jeszcze jedna rzecz, gdzie standardowo w tym momencie otwieram bagażnik. No ale że nie mamy tutaj bagażnika, to otwieramy klapę, jak to ładnie określa katalog, skrzyni ładunkowej, która ma 1005 litrów pojemności. Natomiast zamykając klapę, do dyspozycji zostanie nam skrzynia o maksymalnej szerokości 1442 mm. Jednak w najszerszym miejscu między nadkolami zostanie już tylko 1137 mm szerokości, co oznacza, że ułożenie europalety stanie się już problemem. Największą uwagę natomiast należy zwrócić na ładowność Gladiatora, która w zależności od tego, czy spojrzymy w katalog czy w dowód, wynosi od około 500 do 600 kg. No i zobaczcie, wsiadając w ten samochód powiedzmy z kilkoma kolegami,
przewieźć na pace będziemy mogli w zasadzie jakiś podręczny bagaż. Także jak widać, Gladiator do wożenia bardzo dużej ilości bardzo ciężkich rzeczy no nie do końca się nadaje. I to jest pierwszy moment, w którym możemy mieć wątpliwości, po co w ogóle on jest, skoro jest pick-upem, który nie do końca dobrze sprawuje się jako pick-up. No to może jednak bardziej jest to samochód terenowy. Sprawdźmy zatem takie podstawowe parametry, które są ważne w terenie. I tak, kąt natarcia to 41 stopni, zejścia 25 stopni, rampowy 18,4 stopnia, a prześwit wynosi równe 253 mm. Warto również pamiętać, że Gladiator swoje waży, jego masa to aż 2403 kg, a także swoje mierzy, gdzie długość to aż 5591 mm. Dodając do tego brak odpowiednich opon, w terenie bardzo szybko możemy sami wpędzić się w kłopoty. No ale teraz tak, ja w taki prawdziwy teren nie pojechałem, bo nie miałem po prostu drugiego samochodu z wyciągarką w razie czego, a inaczej w teren jechać raczej sensu większego nie ma. Ale pojechałem sobie na doły, dziury i też na piasek, chociaż tego nie nagrałem, ale troszkę po takim piaszczystym terenie pojeździłem. I mimo, że w tym prawdziwym terenie nie byłem, to myślę, że ten teren, w cudzysłowie, w który jednak pojechałem, to jest właśnie taki teren, po którym ten samochód naprawdę będzie jeździł. Jeśli w ogóle będzie jeździł po czymś takim. No jakie są moje wnioski? W tym, że tak powiem, praktycznym czy realnym terenie, to, że ten samochód jest tak długi, to, że może te kąty zejścia i tak dalej nie są największe, to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Ten samochód w takich miejscach czuje się jak ryba w wodzie. Nawet powiedziałbym, że on w takich miejscach czuje się zdecydowanie lepiej niż tu, czyli na asfalcie. Chociaż może tutaj nie, ale na takiej szybszej drodze, tam gdzie jedziemy już ponad stówkę, to on zdecydowanie woli zjechać do lasu i jechać tam. Przy czym znowu, jeśli ktoś szukałby samochodu w prawdziwy teren, to znajdzie do tego dużo lepsze samochody, choćby nie tak długie, z dużo lepszymi parametrami, więc to też nie jest typowo samochód terenowy. Może to też jest dobry moment, aby wspomnieć o rzeczach, które mnie się z Gladiatorem będą kojarzyły, czyli to, że możemy zdjąć tutaj dach, ale też to, że możemy zdjąć tutaj drzwi. Tylko po co? Ja chciałbym, żeby ktoś z Was wytłumaczył mi albo dał jakieś pomysły, po co to jest? No bo często słyszę takie podpowiedzi. Bo możesz sobie zdjąć drzwi i pojedziesz w teren. No dobra, ale po co ja mam zdejmować drzwi, jak jadę w teren? Żeby mi się tu więcej lało wszystkiego, czy... No nie wiem. Także czekam na Wasze podpowiedzi. Ale na pewno jest to ciekawostka, coś totalnie innego niż w innych samochodach. Także tak. No ale co, jak już z tego terenu, albo po prostu terenu, wyjedziemy i wjedziemy na taką drogę, jak się jeździ Gladiatorem? I to jest, myślę, ten bardzo ważny moment, bo oczywiście ten samochód odstaje strasznie, nie mówię od osobówek, ale nawet od takich większych, dużych SUV-ów, nawet tych takich bardziej surowych SUV-ów on odstaje, ale jak porównamy go do takich typowych terenówek, to ciężko mi będzie znaleźć samochód w takiej kategorii, który jest tak cywilizowany. Mówię też o środku, o wyposażeniu, ale nawet o samej jeździe. Jasne, tak jak powiedziałem, rozpędzanie tego samochodu, już nie mówię tam do maksa, do 170 na godzinę, ale nawet powyżej 100, no to nie jest coś najprzyjemniejszego na świecie. On jest głośny, każdy podmuch wiatru może spowodować zmianę pasa. Będzie oczywiście więcej palił, ale to akurat najmniejszy problem. Nie wiem, czy jesteście w stanie to teraz zauważyć, ale zobaczcie, to, że ja ruszam kierownicą w ten sposób cały czas, to nie jest po to, żeby Wam coś pokazać albo żeby coś udawać, tylko tak się jeździ tym samochodem. Ja się zastanawiam, czy nie powinienem nazwać tego filmu samochód kontra. Bo kontra to jest ta druga rzecz, która mi się kojarzy z Gladiatorem. Tu trzeba cały czas robić kontry. Lewo, prawo. Trochę jakbyście mieli, nie wiem, nieskalibrowaną kierownicę w jakiejś grze. Cały czas lewo, prawo, żeby jechać prosto. Taka ciekawostka. Znaczy, nie wiem, czy to jest ciekawostka, bo to się zdarza w takich samochodach, a w wielu jest to normalne, tego typu samochodach. Ale jak jeździcie osobówką, to dwie rzeczy. Pierwsza. Zwrócicie na to od razu uwagę, ale druga, to jest również samochód, a jeździłem różnymi samochodami, w których coś takiego było, to w tym samochodzie zapomniałem o tym najszybciej. Nie wiem, czy dlatego, że te kontry są jednak nieduże, czy po prostu to wszystko jakoś współgra z tym samochodem, ale w wielu autach mi to przeszkadzało, tutaj mi to nie przeszkadza w ogóle, co jest dziwne. Oczywiście przeszkadzało na pierwszej, drugiej, trzeciej jeździe, ale dziś już nie. A jeszcze wracając do takiej normalnej jazdy na co dzień, nie będę wspominał o jakiejś precyzji prowadzenia. Tego tutaj nie ma oczywiście, ale
jak masz świadomość, że jedziesz w jakieś w normalne parkingi, w galerii handlowej czy gdziekolwiek. Ja na przykład wczoraj byłem na meczu, gdzie był pełen stadion. Z parkingiem nie jest wtedy najprościej. Ja pojechałem tym samochodem. Wszystkim się da zaparkować, wielkim autobusem też. Tylko ja nie mówię pod takim kątem, że się nie da, tylko mówię o wygodzie. To ja na co dzień też nie jeżdżę małym samochodem i w ogóle nie myślę o czymś takim jak parkowanie. A ten samochód, jak staje nawet na pustym miejscu gdzieś w galerii, nie da się chyba znaleźć takich miejsc, żeby on zmieścił się bez problemu. Wiąże się to też z manewrowaniem po takim parkingu. Jak on jest ciasny, to będziecie mieli w głowie, że będę musiał gdzieś stanąć. Czyli coś, co raczej, jak ktoś jeździ już dłużej samochodem, no to po prostu tym nie myśli. To tu będziecie myśleli. Czyli w zasadzie zadawali sobie pytanie, jak, czy i gdzie ja tam stanę. Wspominam o tym tak długo, bo to jest coś, co mi w tym samochodzie chyba najbardziej przeszkadza w takiej jeździe na co dzień, bo do całej reszty ja się przyzwyczaiłem, a w zasadzie przyjąłem ją z dobrodziejstwem inwentarza. To, że tutaj jest twardo. Jasne, mogę wjeżdżać na wszystkie krawężniki, na wszystkie progi zwalniające, właśnie na te progi w zasadzie bez zwalniania, ale tutaj wszystko stuka, puka, nie mówię o tym, tylko o zawieszeniu, o pace. Słychać, że wjeżdżacie na takie progi. Ale to jest taki samochód, trzeba to po prostu przyjąć, trzeba to polubić, żeby kupić takie auto i nim jeździć na co dzień. Ale też zaznaczę, w porównaniu do wielu aut terenowych, to tu jest naprawdę dobrze. No ale jednak ten aspekt wielkości tego samochodu wpływa na jego codzienne użytkowanie. No a jak jest ze środkiem? To jest bardzo duże zaskoczenie dla mnie na plus. Ten samochód, jak na kategorię tego auta, jest całkiem ładny. Mi się to wszystko podoba. Te materiały są miękkie. Sterowanie wszystkimi rzeczami w tym miejscu też jest banalnie proste, chociaż tych wszystkich przycisków jest dosyć dużo. To jak już się przyzwyczaicie, to jest ok. Zobaczcie, można zrobić klimatyzację, która jest sterowana dotykowo, czyli lipa, a jednocześnie można zostawić przyciski czy pokrętła i robić sobie cieplej, zimniej, ustawić nawiew klimatyzacji za pomocą właśnie przycisków czy pokręteł. Da się? Da się. Jedyna taka naprawdę nietypowa rzecz, do której trzeba się przyzwyczaić, to to, że żeby otworzyć czy zamknąć szyby, no to nie szukajcie tego na drzwiach, tylko tu. No ale to jest pierdoła. Tak samo zaskoczyło mnie, chociaż ja nie byłem w takiej trasie 600 km, więc tutaj się do końca nie wypowiem, ale przejechałem tym samochodem dosyć dużo i tutaj są naprawdę wygodne fotele. Tylko zaznaczam, mówię o takiej jeździe na co dzień, bez wielogodzinnych tras, tego nie sprawdziłem, bo po prostu nie miałem jak i kiedy. No i jeszcze szybko dwie rzeczy. Pierwsza to skrzynia. Ona ma 8 biegów, co brzmi bardzo dobrze. I ja powiem tak, w takiej codziennej, normalnej jeździe tym samochodem, czyli raczej nie jakąś bardzo dynamiczną, ona sprawuje się bardzo dobrze. Jak chcecie, głupio to zabrzmi, ale poszaleć tym samochodem, no to bywa z nią różnie. Ale ogólnie, moim zdaniem, ta skrzynia jest spoko. Drugą rzeczą natomiast są hamulce, bo ten samochód może ważyć nawet 2,5 tony, czyli raczej nie mało. I zaskoczyło mnie to, że hamulce w tym samochodzie są całkiem dobre, także duży plus. Obok skrzyni znajdziemy natomiast selektor do obsługi systemu nazwanego 4x4 Select Track. I tak w położeniu 2H 100% momentu obrotowego przekazywane jest na tylną oś. W trybie 4H Auto mamy już załączony napęd na przednie koła, a do prędkości około 70 km na godzinę możemy sobie te ustawienia zmieniać i nimi mieszać. W najtrudniejszym terenie używamy już trybu 4L, i trzeba jeszcze zaznaczyć, że Gladiator nie posiada mechanicznej blokady tylnego mostu. Jeśli coś w Gladiatorze mnie naprawdę denerwowało, to zdecydowanie brak podpórka pod lewą stopę. Myślę, że potrzebowałbym naprawdę dużo czasu, aby się do tego przyzwyczaić. Natomiast nawet podobają mi się zegary, które na tle tego typu samochodu wyglądają całkiem nowocześnie. Natomiast to, co zaskoczyło mnie chyba najbardziej, to o dziwo spalanie. Tak jak przed chwilą powiedziałem, to jest prawie 2,5-tonowy samochód. 3 litry, V6, napęd na 4 koła, opływowość i kształt kiosku ruchu. To nie są rzeczy, które wpływają na niskie spalanie, nawet przy silniku diesla. A ten samochód w takiej normalnej jeździe po mieście spalał mi maksymalnie 13 litrów, a bardziej było to 11,5. Pod miastem potrafiłem spalać 9, nawet mniej. Autostrada to będzie na pewno ponad dychy, przy czym ja, tak jak mówiłem, nie pojechałem gdzieś kilkaset kilometrów, a po drugie, jazda tym samochodem z prędkością autostradową to jest coś dziwnego. I nie rozumiem ludzi, którzy coś takiego robią. No ale teoretycznie można i będzie wtedy pewnie te 11-12 litrów. Ale latając między miastami i potem trochę w mieście, spalanie na średnim poziomie powiedzmy 10 litrów w czymś takim, dla mnie wow. No i chyba ostatnia rzecz to po prostu wygląd. Bo można o tym samochodzie powiedzieć bardzo dużo. Można szukać sensu tego samochodu.
do czego jeszcze wrócę. Ale moim zdaniem wygląd tego auta, to jak ono jest sympatyczne, nie wiem, uśmiechnięte, takie wesołe, to jak zwraca na siebie uwagę, to jak inni zwracają na to auto uwagę, a może nie to, że się patrzą, tylko z jakim fajnym, takim pozytywnym wrażeniem patrzą się na ten samochód. Mimo że to jest pick-up, teoretycznie samochód taki wół roboczy, chociaż ustaliliśmy, że nie jest. To robi całą robotę. To tworzy wasze podejście do tego samochodu. To jak on jest nietypowy. To, że też kojarzy się z legendą, czyli z Wranglerem. I nikt nie wmówi mi, że wygląd samochodu to nie ma tak za bardzo znaczenia, bo liczą się inne rzeczy, walory użytkowe i tak dalej, cena. No nie. Wygląd to jest jedna z najistotniejszych rzeczy w samochodach, czego przykładem jest ten bezsensowny samochód, czyli Jeep Gladiator. A czemu jeszcze bezsensowny? No to zadajmy w końcu to pytanie i sprawdźmy, ile takie cacko kosztuje. Aktualny cennik Gladiatora to tak naprawdę dwie pozycje i ponieważ mamy tutaj jedną wersję silnikową, dotyczą one wyposażenia. I tak słabsza wersja Sport to koszt minimum 328 tysięcy złotych, a prezentowana w filmie wyższa wersja Overland to już 376 tysięcy 100 zł. Tak więc dokładając kilka pozycji z wyposażenia dodatkowego, nie trudno będzie się tutaj zbliżyć do bariery 400 tysięcy złotych. No i zobaczcie, jak sobie tutaj jeszcze coś dorzucicie, jeszcze jakieś ubezpieczenie i tak dalej, to nie będziecie bardzo daleko od kwoty, czy możecie nie być bardzo daleko od kwoty na poziomie 400 tysięcy złotych. Ja mówiłem wcześniej o tym jeżdżeniu w terenie, nie chciałem tego mówić wtedy, no ale powiem teraz. Kto wjeżdża samochodem za 400 tysięcy złotych w taki prawdziwy teren? Te wszystkie gałęzie, skały, jakieś kamienie i tak dalej. No nikt. Albo przynajmniej praktycznie nikt. Jak kogoś takiego znacie, to wpiszcie w komentarzu. No ale nie, to nie jest samochód w teren, w taki prawdziwy teren, chociażby przez cenę. No to po co jest ten samochód? Moim zdaniem ten samochód jest, po pierwsze, dla fana marki, który ma kupę pieniędzy. Jest w pełni świadomy tego, co dostanie kupując Gladiatora. Tam z tyłu nie potrzebuje przewozić materiałów na budowę domu, tylko potrzebuje sobie przewieźć jakiś sprzęt. Takie w cudzysłowie wędki. Ale coś, co jest długie, coś, co nie mieści się w normalne samochody, w kombi czy w SUV-a. Jeździ gdzieś, na przykład wożąc ten sprzęt, gdzie jest, nie wiem, piasek, jakaś plaża, jakiś większy las, jakieś większe doły. I tam bałby się wjechać jakimś zwykłym SUV-em. I ja widzę to w taki sposób. To jest bardzo wąska grupa ludzi, ale ludzi, którzy jeśli na taki samochód się zdecydują w pełni świadomie, to myślę, że będą w tym aucie zakochani. Mimo jego bezsensowności dla ogółu. No i dobra, dajcie znać, co Wy myślicie o tym samochodzie, jak on Wam się podoba, czy czymś takim jeździliście, albo czy myśleliście kiedyś o czymś takim. Jestem bardzo ciekawy Waszego zdania i na koniec standardowo przypomnę o ocenieniu tego materiału. Jeśli to nie jest dla Was problem, to jak się podobało, to łapa do góry, jak nie, to do dołu. I też standardowo prośba do osób, które jeszcze kanału nie subskrybują, to zróbcie to teraz. Po co? Bo widzimy się za tydzień. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.